tajemnicze tereny i piękno przyrody. To wszystko można będzie już niebawem oglądać z perspektywy roweru, jadąc po nowo powstałej ścieżce rowerowej, jaką zaplanowano do budowy przy ulicy Strażackiej w Piekoszowie. Ścieżka powstanie dzięki pozyskanemu przez lokalny samorząd wysokiemu dofinansowaniu unijnemu. Będzie ona w całości oświetlona, a co za tym idzie, bezpieczna. Umowę z wykonawcą inwestycji już podpisano. Rzeczywiście będziemy budować w najbliższym czasie ścieżkę rowerową, bezpieczną ścieżkę rowerową na ulicy Strażackiej w Piekoszowie, łączącą Piekoszów z miejscowością Wincentów Zręby. Długość tej ścieżki to jest 1200 metrów, w najnowszej technologii wykonana, z dobrą podbudową, z obrzeżami. Myślę, że co ważne, to jest również to, że ta ścieżka będzie oświetlona, dlatego też będzie można korzystać z niej w porze też i wieczorowej. Zgodnie z podpisaną umową za 3 miesiące ta ścieżka powinna być już wykonana i służyć naszym mieszkańcom. Wykonawcą generalnym zadania została firma Trasbud Budownictwo. W ramach podpisanej umowy zostanie wykonany odcinek ścieżki rowerowej przy ulicy Strażackiej w Piekoszowie o długości 1 km i 200 metrów. Ścieżka ma mieć szerokość 3 metrów. Będzie ona w całości oświetlona. Poza tym w ramach zadania przebudowany będzie także wodociąg, a obok ścieżki wybudowana zostanie droga tymczasowa. To jest około 1,260 metrów ścieżki rowerowej. Prace zamierzamy zacząć jak najszybciej, gdyż termin jest krótki, po zaledwie 3 miesiące, także myślę, że to będzie w ciągu 2 tygodni. Powinniśmy zacząć. Warto podkreślić, że inwestycja będzie możliwa dzięki pozyskanemu przez władze miasta i gminy Piekoszów wysokiemu unijnemu dofinansowaniu. Całość inwestycji zgodnie z podpisaną umową będzie kosztować blisko 2 336 000 zł, z czego aż 85% kosztów pokryją środki unijne pozyskane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Na tym jednak nie koniec. Władze gminy już planują budowę kolejnych ścieżek. Rzeczywiście plan jest, żeby tych ścieżek więcej powstawało. W tej chwili wykonujemy dokumentację łączącą miejscowość Gniewce z Janowem i będziemy kolejne dokumentacje również przygotowywać, ponieważ nowa perspektywa unijna przewiduje dofinansowanie tego typu inwestycji, właśnie ścieżki rowerowe, dlatego też mamy wykonany sieć ścieżek na terenie naszej gminy i będziemy sukcesywnie przystępować do tworzenia projektów. Oświetlona i bezpieczna ścieżka rowerowa przy ulicy Strażackiej ma powstać do końca listopada bieżącego roku.